Według mnie kanał idzie w złą stronę. Mało już filmów o pająkach, są robaki i motyle. Dobra, nagrajmy coś o pająkach. Ale żeby nagrać film o pająku, potrzebujemy pająka. Geniusz. I pomyślałem, że zrobimy dzisiaj odgrzewanego kotleta, to znaczy zreaktywujemy temat, który poruszałem w zeszłym roku o pewnym pająku, który jest dość duży, jest uważany za silnie jadowitego, co w sumie nie jest prawdą, jest jednym z najładniejszych, moim subiektywnym zdaniem, pająków w Polsce i jednocześnie najbardziej rozpoznawalnym i takim charakterystycznym. Mowa oczywiście o tygrzyku paskowanym. Tylko że potrzebuję tygrzyka. To teraz szybka akcja, jedziemy zgarnąć pająka z łąki, bo ja dopiero skończyłem robotę, a już się robi ciemno. To znaczy jest fajny zachód słońca, który też w sumie wam pokażę. Czajcie na to. Ale ładny zachód dzisiaj, akurat na tle tego mostu rędzińskiego. Dobra, nieważne, trzeba jechać. Bierzemy kliszówę. Hop. Brać statyw czy nie? Nie, nie biorę. Trudno, najwyżej będę po cimaku kręcił. Na szybkości powinno mi się udać złapać jakiegoś tygrzyka jeszcze przed tym, jak się zrobi ciemno, bo się wiecie, zabrałem jak kot do... Nie, jak pies do jeża się mówi. Jak pies do jeża do tego całego filmu pod wieczór. Trudno. Dobra, ziomy, już jest tak prawie ciemnawo. Idziemy szybko szukać, bo zaraz się naprawdę zrobi ciemno i już nie będzie tak fajnie. No i zanim się na dobre wkręcimy w tygrzyki, to chciałbym was szybciutko zaprosić na pierwszą powakacyjną edycję Zooegzotyki, która odbędzie się w Warszawie 4 września. Bardzo serdecznie was tam zapraszam. Ja, wydaje mi się, że też będę. Taki jest przynajmniej plan na tę chwilę. A teraz już wracamy do pająków. Może poszukajmy se tu. Powinien jakiś być. Przynajmniej były w zeszłym roku. Powiem wam, że tak o zmroku jest dużo ciężej coś takiego znaleźć, szczególnie w takich krzorach wysokich. Ej, dobra, znalazłem pajęczynę. Jest taka bardzo, bardzo charakterystyczna pajęczyna. Widzicie? A nie, nie widzicie. Nie, no widzicie. Jest tutaj taki pionowy wzorek, ale nie ma pająka. To znaczy, że pająk się gdzieś skitrał. Tylko teraz weź go tu znajdź. Znalazłem drugą pajęczynę, też bez pająka. Chyba trochę za późno przyjechałem i już po prostu pająki poschodziły, a komary żrą mnie miłosiernie. Jest. Może nie jakiś duży, ale jest samica, dobra. Musi nam taka wystarczyć, trudno. Okej, zgarniamy ją szybko, tylko tak, żeby nie zwiała. Dobra. Jest tygrzyk, mam ją. Spadamy. Kurczę, szkoda, że nie ma tutaj takich dużych naprawdę samic, bo wiecie, one robią mega wrażenie. No nic, dobra, bo jest już serio fest zmierzch. Pająka na czas pobytu u mnie dałem do takiej eleganckiej klateczki. Myślę, że wy już widzicie tę samicę. O, ona sobie zrobiła tutaj taką śmieszną pajęczynę i siedzi na drzwiach. Tygrzyk paskowany, czyli Argiope bruennichi. Taka jest jego naukowa, łacińska nazwa. To jest pająk, który już gościł na moim kanale nie raz, nie dwa, nie trzy. Nawet ma swój dedykowany film, który powstał w zeszłym roku. Tu gdzieś macie odnośnik do tego filmu. I pod tym filmem też zawrzała dyskusja, ponieważ tam wspomniałem, co teraz wydaje mi się, że skoryguję. Powiedziałem, że jakieś 20 lat temu ten tygrzyk był rzadki. Co w sumie wiele ludzi nie potwierdza, bo 20 lat temu spotykało dużo tygrzyków. Faktycznie mógł nie być rzadki, mógł być uważany za rzadkiego, a po prostu być rzadko obserwowany, co wcale nie oznacza, że był gatunkiem rzadkim. Strasznie to pogmatwane, no ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Jednak jakaś tam tycieńka prawda w tym, że tygrzyk był niejako, no niezbyt pospolitym gatunkiem, jest fakt, że do 2011 roku on był chroniony, czyli nie mógłbym sobie na przykład w 2010 roku tak pójść na łąkę i zgarnąć samicę, żeby wam tu ją pokazać, nie? Tak by być nie mogło z tego względu, że no podlegał wtedy ochronie. Z takich bardzo podstawowych faktów, tygrzyk paskowany to jest taki typowy pająk sieciowy, nie? Jak na przykład właśnie krzyżaki. Zresztą należy do rodziny krzyżakowatych, czyli jest bardzo bliskim kuzynem krzyżaków. Pomimo, że nie wygląda tak, no tygrzyk paskowany jest totalnie jakby dziwnym tworem, który wizualnie nie ma za wiele wspólnego z krzyżakami. Poza tym, że jest pająkiem no typowo sieciowym, też robi takie sieci wśród traw, w które łapie swoją zdobycz. A no właśnie, a propos sieci, zatrzymajmy się tutaj na chwilkę, bo sieć tygrzyka paskowanego jest chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych, możliwych do rozpoznania w sumie, sieci w Polsce. A wszystko za sprawą takiego dziwnego ornamentu, które tygrzyki robią na swoich sieciach. I ten taki pasek grubszej przędzy, sieci, nici, nazywa się stabilimentum, to normalnie ma własną nazwę. I to jest taki jakby szep wzmacniający, coś takiego. No, w każdym razie ma to stabilizować sieć, ale to jest bardzo, bardzo charakterystyczne w
Polsce właśnie dla tygrzyka paskowanego i jak zobaczycie taką sieć z takim zygzaczkiem, to momentalnie można skumać, że jest to sieć należąca właśnie do tego gatunku pająka. Sam pająk jest absolutnie przepiękny, naprawdę wydaje mi się, że jest to jeden z najładniejszych przedstawicieli krajowej arachnofauny i tutaj szczególnie ładną aparycją odznaczają się samice. Co ciekawe, ponieważ u tego gatunku występuje niesamowity dymorfizm płciowy, co zresztą mogliście widzieć na którejś z wypraw. Tutaj pokażę wam fragment tego filmu. Samice to są właśnie te, które są bardzo charakterystyczne, czyli duże, sieciowe pająki, które mają czarno-żółto-biało paskowany odłok, no i też takie paskowane nóżki ogólnie są bardzo ładne i szczególnie napchane samice robią niesamowite wrażenie. Natomiast dymorfizm płciowy u tego gatunku odznacza się tym, że samce są dużo mniejsze, ale dużo to znaczy naprawdę dużo. Może nie aż tak dużo i ten dymorfizm nie jest aż tak rażący jak w przypadku chociażby pająków z rodzaju nefila czy trichonefila, bo tam to jest już w ogóle kosmos. Natomiast u tygrzyków faktycznie dymorfizm płciowy jest potężny i samiec jest po pierwsze dużo mniej atrakcyjnie ubarwiony, a po drugie jest po prostu dużo mniejszy, no i on musi jakoś tą samicę tam cimcirimcim, nie? Także przed samcami z tego gatunku i z wielu innych gatunków stoją niekiedy bardzo trudne wyzwania. Szczególnie, że bardzo często się zdarza, że samica zżera samca. I to nawet w trakcie. Z takich innych podstawowych rzeczy, no to środowisko, w którym żyją, czyli nie biotop. Ktoś mi poprawił w komentarzu, że to nie jest biotop, tylko habitat. Więc habitat, w którym żyją, jest taki w sumie, jak widzieliście. To była polana, łąka przy skraju lasu, przy drodze, przy ścieżce rowerowej. Jezus, ale dramat, to się wytnie. Porośnięta dość wysoką trawą, no i właśnie wśród takich zarośli, wśród takich wysokich traw, wśród takich krzorów i na przykład krzaków malin, czy krzaków jeżyn, też się zdarza, tygrzyki sobie bytują, tam właśnie rozpościerają swoje sieci. Czym się żywi taki tygrzyk? Jak na przykład, nie wiem, ktoś by wpadł na pomysł, żeby go hodować, nie? No to spoko, możecie sobie zgarnąć tygrzyka, bo nie jest już chroniony i go pohodować, nie wiem, czy taka hodowla ma sens, czy nie ma sensu, jako że no to jest w sumie taki trochę krajowy gatunek, nie? No, ale można sobie takiego tygrzyka zgarnąć do hodowli, nic tego nie zabrania. Tylko, że pamiętajmy, czym taki tygrzyk się żywi, a żywi się oczywiście tym, co można znaleźć na łące, czyli jakieś koniki polne, ogólnie prostoskrzydłe. Ogólnie owady latające, które się mogą wplątać w jego sieć, a swoją drogą taki rytuał polowania tygrzyka, znaczy polowania, bardziej czyhania na zdobycz i potem oblatania tej zdobyczy, to jest niesamowity spektakl. Może uda mi się go tutaj wam pokazać. No a teraz część, która wydaje mi się najbardziej was zainteresuje, czyli jad. A propos jadu, to ja już słyszałem różne dziwne teorie na temat tego, że tygrzyk jest bardzo jadowity, że jest śmiertelnie jadowity, że jest w top trójce polskich najbardziej jadowitych, śmiertelnych pająków, co jest bzdurą, bo nie ma żadnych w zasadzie przesłanek do tego, żeby tygrzyk był jakoś silniej jadowity niż takie zwykłe krzyżaki ogrodowe, czy krzyżaki łąkowe, czy inne krzyżaki, czy w ogóle pająki z rodziny krzyżakowatych. Jako że tygrzyk należy do tej samej rodziny, no posiada dość podobny jad do nich. I warto też wspomnieć, że jad tygrzyka, okej, jest śmiertelny, ale dla owadów, tak? Nie dla ludzi, które to stanowią pożywienie tego oto pająka. Dodatkowo dzięki temu jadowi tygrzyk jest w stanie rozpuścić ciała ofiar, no i wyssać ich środek, tym samym się najeść. No i to by było na tyle, moi drodzy. Dajcie proszę znać, czy film wam się podobał, czy tygrzyk wam się podobał. Ta samica, którą miałem, ona nie jest jakoś bardzo duża, ale nadal jest bardzo ładna i nadal jest tygrzykiem. Więc tak, dobra, kończę. Elo.